Siemanko, z tej strony Addikson i witam wszystkich na moim kanale. W tym odcinku zaprezentuję postępy w evencie Carnival. Do tego spróbuję wbić 130 overall na głównym koncie. Kupię tego Marco Royce'a, którego no chciałem kupić już dosyć dawno. Oczywiście chodzi o wersję 98 z Markizów. Do tego też przeskoczymy na konto drugie. Tam też zrobimy taki mały upgrade, można tak powiedzieć, bo też tam mam trochę tych coinsów, kupię dwie karty Toty do składu, no i może wbijemy tam 120 overall. I tak, kto jeszcze nie obserwuje profilu na Instagramie, ma konto na przykład i nie śledzi właśnie mojego profilu, no to zachęcam właśnie tam do wbicia, bo dużo się tam dzieje, posty są dosyć często, można powiedzieć, że codziennie. Też jeżeli macie jakieś do mnie pytania, to możecie śmiało do mnie pisać. Staram się odpisywać na wszystkie wiadomości, no oczywiście nie natychmiastowo, ale staram się normalnie jak najszybciej dla każdego odpisać. No i co, zaczynamy. Zaczynamy od głównego konta. Od czego tutaj zacząć? Od eventu czy kurde od składu? Ale zaczniemy może od eventu Carnival. No tu jakoś to na razie leci, no punkty wpadają, skill game'y są grane. Też tutaj te skill game'y są dosyć łatwe, no to test Tomasek za ukończenie 5 skill game'ów na 15 gwiazdek, no to jest na luzie do zrobienia. No tutaj już pozostałą staminę można normalnie sobie już nie oglądać, tylko no oczywiście mając 25 staminy, to już jeżeli te się skill game'y zrobię, to można normalnie już tych reklam i nie oglądać i tych ofert nie kupywać. No co najwyżej, jeżeli ktoś by chciał, no to może normalnie jeszcze raz to sobie powtarzać, żeby tych końców zawsze tam te 10 tysięcy do 10 tysięcy i tak 10 razy to zagrać, to 100 tysięcy jest. To też można sobie na przykład te reklamy oglądać i grać te skill game'y, żeby te jakieś końce wpadały, bo też tutaj gdzieś jest exp, czy nawet i skill boosty, to zawsze to jest na plusik. No ja tutaj na razie powoli do przodu tym, no tutaj oczywiście czekam sobie na, to jest główne konto, czyli czekam sobie na zakładkę na niemiecką, bo tutaj będę chciał sobie zrobić tego Millera na sprzedaż. On ma chyba skill boost dribbling i mógłbym na przykład go sobie wrzucić jako za tego Royce'a, co mam, bo ma dribbling, a dribbling ma właśnie hazard i właśnie i się powtarzam i jeszcze właśnie, kurwa, znów się powtórzyłem. I ten Beckham, właśnie mam Beckhama na RM-ie. Właśnie skill boost bardziej by pasował, bo Roysik ma chyba long shot, z tego co mi się zdaje, a tutaj właśnie Miller ma dribbling i mógłbym na przykład sobie tego Millera wrzucić, ale sobie wrzucę Royce'a, bo oczywiście buduje cały składzik Borussii Dortmund. No i taki Miller, no będą jakieś końce, po prostu będą końcem, co najwyżej może sprzedam tego Millera i kupię Sancho z Star Passa za niego, bo też planuję już tego Sancho sobie jeszcze kupić za Beckhama. I tak, tak to na razie leci, no 1900 punktów mam, to na razie i punkty wpadają. Tutaj jeszcze ten turniej VS Attack też jest grany. Top 1 aktualnie sobie trzymam. No i nagrody, no odbieram, to zobaczymy, może tego bardziej bym zrobił. Szkoda, że ma CF, no Stack byłby lepszy dla większości graczy, bo chyba są dwie formacje chyba, czy nie wiem, dwie na pewno są na cofniętego napastnika CF-ka. No szkoda, skill boost ma zajebisty, bo second striker. No i staty naprawdę imponujące. No szkoda, że kurczę CFK, a nie ST. No ale no zrobię, co najwyżej będzie do składu ikon, bo robię i składzik ikon na tym drugim, na tym głównym koncie. No i na razie to jakoś do przodu, no spróbuję być tym pierwszym. Też tutaj mam te bonusy z tych paczek właśnie za 10 Carnival,
kurczę, jak oni się nazywały, te punkty, co się dostaje 10 konfetti chyba, tak? Chyba tak. To właśnie tutaj tą sambę trafiam i się aktywuje właśnie bonus 50 punktów do VS Attack lub Head to Head, stówka. No też ja tutaj tego Head to Heada gram, bo mam tych zawodników, bo też właśnie jeżeli ma się na przykład w wyjściowym składzie karty z Carnival, no to daje plus 10 punktów więcej. To ja mam takich 5 kart właśnie w składzie. No i normalnie sobie odpalam ten meczyk. W head to head, no oczywiście gra się więcej, też tutaj właśnie idzie 10 tych biletów, a VS Attack 5. Ja tu wolę ten head to head grać, bo jeżeli ktoś na przykład ma dużo kart w składzie, no to normalnie se może ten VS Attack grać, bo co najwyżej no, by dostał te 20, nie, 15 punktów mniej, jeżeli by przegrał. No ale za to właśnie boostują, bo i też trafią na rywali, którzy mają 10 kart właśnie z Carnival w składach. No po prostu odpalą mecz, wyjdą i już no po prostu gram z botem. To też właśnie tak sobie niektórzy pogrywają. No jeszcze tutaj mogę te 10 dwa razy po 10 właśnie biletów mogę sobie kupić. No ale na arenę, ale to będę trzymał, no zobaczymy, jeżeli będę miał pewną właśnie top 1, no to co najwyżej to sobie kupię za te 2 dni, tak? Nie, jutro reset jest, no, czyli jutro po 20 sobie kupię i sobie to zagram, żeby jeszcze przez te 4 dni, co będzie reset, żebym to sobie zagrał. No i tyle, no na razie jest to grane powoli do przodu. I zaczniemy chyba od zakupów, co? Zaczniemy od zakupów, też właśnie Beckhama jeszcze na stówkę nie robiłem, to będzie pewnie odcinek no pewnie w tym tygodniu, już będzie pewnie w tym tygodniu, mam go na 99. Jeszcze chyba mi expo brakuje 10, ale tu muszę właśnie wydać 250 tysięcy, no już no 206 tysięcy jeszcze muszę wydać na podbicie kart, po prostu muszę jakiegoś zawodnika strenować za 206 tysięcy końców i tu wpadnie jeszcze expik, no to i będzie Beckham właśnie na stówce i będzie to jakoś leciało normalnie. Skontuję ostatnio, czyli wczoraj udało mi się wbić 129 overall, ponieważ odebrałem plus 1 overall do bonusu. Oczywiście chodzi tu o perki. No i to na razie no zbieram też tutaj to zgranie, będzie trzeba teraz lecieć, 300 potrzeba i kolejne 8 właśnie do chemii wpadnie. Jakoś to też do przodu leci. No co, czas chyba na zakupy. Kupię tego Royce'a. Cena fajnie upadła, bo dobrze, że wtedy nie kupywałem jak był po 27, no wtedy miałem końce, kusiło go kupić. No ale oczywiście wolałem sobie te końce wydać na ulepszenie składu. Rojsik poniżej chyba 18 kosztuje. To właśnie no po tyle co był chyba jak te paczki były, to też właśnie w granicach 17 był 16 nawet. Marco Royce. I sobie kupię tego Royce'a, kupię do składu, no jest o wiele lepszy niż jego bazowa wersja. Jeszcze mam 2 miliony końsików. No i tyle, jest Marco Royce. Wrócimy go do składu, podbiję, przyniosę rankupy. I może się uda wbić 130, kto wie. No i tak, wrzucamy Marco Royce'a, no jest o wiele lepszy, jest o wiele lepszy, też o 7 jest ulepszone. No i to wygląda no git, to wygląda git tutaj Reina. No jakbym grał na jakieś na dwóch kamów, tak jak w poprzedniej edycji właśnie w składzie Legacy pokażę, tu miałem właśnie tego Reina z tych paczek z Kanady. To właśnie tym Reinu też fajnie się mi grało, miał longshoty. No to kto wie, może pod koniec edycji będzie tak, że taką samą formację wezmę i będę pod taką formację budował składzik właśnie BVB. Tylko no Piszczek musi dostać kartę na prawej obronie, a nie na środkowym obrońcy. Tak jak jest to tutaj właśnie ta karta UCL. No co, przyniosę te rankupy.
Tak, za 380 tysięcy przeniesienie. Tak, a tamtego sobie Royce'a przepalę w pewnie Mateusa. Sobie właśnie przepalę tego Royce'a. 1 200 000 expo, no to może plus 2 zrobię dla Mateusa i wbiję go na 95. Overall wrócił, no ale to zaraz powinno wskoczyć. Tutaj plus 1. No w sumie dorzucę jeszcze tego expo trochę. Tak robimy za 186 tysięcy. Mateusz na 95 będzie. O, i tutaj zadanie zostało zrobione do Hulita z tym expem, bo 3 miliony expo trzeba wydać, żeby te dziewiąte zadanie zrobić. Jest Mateusz na 95. Będzie czy jeszcze nie będzie 130? Jeszcze nie, czyli podbije jeszcze skill boost. Long shot. Dobra, long shot podbije. Na 11. No i zobaczymy. Czy jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze jeden skill boost. Second Striker podbije dla Halanda za 500 000. No i chyba powinno wskoczyć teraz 130. A może nie, bo co najwyżej jeszcze mam też 800 tysięcy, to jeszcze jeden skill boost podbije, bo mam jeszcze dwa do podbicia, ale może nie. Dobra, jest. Jest 130, 180 grania. No i na razie tak to wygląda. Teraz overall wygląda dosyć fajnie. Też mam chyba rank upy. To mógłbym na przykład jeszcze wbić 131, ale jak widzicie nie mam końców, bo muszę, no mogę jeszcze plus jeden sobie na rank upach wbić, ale za mało końców. Też tutaj VIP-a wczoraj 10 udało mi się odblokować, no i właśnie sprzedałem co miałem. No tutaj te pozostałe karty z tego Lunar to są warte po prostu nic, to już trzymam te karty jako na rank upa. No i tyle, i to będzie chyba na tyle. Też może na szybko pokażę tutaj u Hulita, jak to wygląda. U mnie to zadanie, no prawie 3600 bramek. W sezonach muszę jeszcze tego zrobić właśnie Runeya, żeby właśnie to zadanie jedno zrobić, trzecie. FIFA Master to pewnie sobie wbije VS Attack. Może, znaczy w sumie VS Attack będzie ciężko fest, ale w head to head no w sumie nie będzie łatwiej, bo tam trzeba też kurczę napierdzielać ostro, żeby wbić FIFA Master. No to będzie no jedno z cięższych zadań, wbicie FIFA Master. Z Runejem nie powinno być problemu, bo tam już chyba 3 mecze czy 4 dzisiaj pograłem. Pierwsze, no to jakoś łatwo to poszło. Zobaczymy tam w pozostałych. 20 wygranych turniej, jeszcze 30. No i tutaj te z expem zrobiłem, no i będzie hulit. Najszybciej za 30 dni by wpadł do składu. Na jakiej pozycji to jeszcze sam nie wiem, bo albo nie wiem, kurczę, CDM, no w sumie nie, ale no nie wiem jeszcze jak na tutaj forma, na jaką tutaj właśnie, pod jaką formację, na jaką pozycję wziąć Hulita do tego składu, bo w sumie nie wiem, czy na CDM-a, ale na CDM-a to w sumie nie wiem, no kurde. Będę się zastanawiał za 30 dni, jak już pozostanie właśnie tylko odbiór, ale to jeszcze no w sumie 30 dni, miesiąc czekania na tego Hulita. No i chyba na tyle. Na tyle z tego konta, jeszcze konto drugie, bo tam też trochę będzie się działo. Tak jest, drugie konto. Zaczniemy od czego? Od składu. No spróbujemy wbić dzisiaj 120 overall. Wpadną dwie zmiany, tak jak wspominałem na początku odcinka. Kupię Davisa na obronę, żeby już tutaj zamknąć tą całą obronę. I jeszcze kupię jednego pomocnika i to będzie pewnie De Bruyne, bo De Bruyne kosztuje chyba z 8,5 miliona. Bruno Fernandes kosztuje 10 właśnie milionów. No a tyle końców nie mam, bo kosztuje Davis chyba z 7. To mam trochę za mało końców, ale na Davisa i na Kevina De Bruyne powinno starczyć. No zobaczymy, zobaczymy czy wbijemy te 120 overall. Zaczniemy chyba od zakupów. No tutaj Rojsik, no po tyle samo, no
na tym koncie tyle sam kosztuje. Zobaczymy. 93 zaznaczę, bo pierwszy kupię Davisa. Po ile tutaj się uda go wyrwać. 700. No 700, więcej tutaj i tak fajnie jego cenka spadła. No i mam 9 milionów tylko. A właśnie jeszcze chcę rankupy przenieść. Mamy właśnie Davisa. I jeszcze kupię, no zobaczymy tego Bruno. 10,5 zobaczymy. 10,5. No 10 milionów kosztuje właśnie Bruno, a tyle nawet nie mam, ale na właśnie De Bruyne powinno starczyć. 8,5 chyba. Tak, 8300. No co, biorę tutaj De Bruyne. Tak jest, no już 600 tysięcy mam na przeniesienie rankupów. No i zobaczymy, no zobaczymy, czy będzie to 120, czy nie. Czy 119 to będzie maksimum. Wrzucę pierwszy Davisa. No i wrzucimy sobie tutaj De Bruyne. No overall się trzyma te 117, ale właśnie rankupy muszę przenieść. W sumie tutaj 4. Tak, i jeszcze na De Bruyne, no 118 powróciło, czyli będzie 119, jak tak. No 120 ciężko, bo kurczę, trzeba mieć więcej końców. Bo liczyłem, że koło 120 się zakręcimy, no ale kurczę, się nie uda pewnie wbić. 300 tysięcy, no prawie 400, czyli na podbicie jednego skill boosta to jest tylko. No chyba nie uda się, mam chyba rankupy, ale no nie wbiję. Nie ma szans, bo tutaj 100 tysięcy, muszę zrobić 5, czyli tak mam w sumie no za mało rankupów, żeby z tym overallem bardziej polecieć, no ale poza tym mam już no większość kart toty w składzie, bo ich mam aż 7, czyli jeszcze 4 ogniwa mi potrzeba. No teraz będę zbierał właśnie końce, będzie trzeba zrobić tego Donnarumę. To sobie go zrobię, sprzedam i pewnie znów jakieś dwie karty może do składu kupimy. Kupię na pewno Bruno, no i jakiegoś napastnika, albo Lewandowski, a może Ronaldo, a może kurczę Mbappe, to jeszcze zobaczymy. Bo na razie będę zbierał końce na właśnie Bruno. No i co, chyba z mojej strony byłoby to tyle. Dzięki za obejrzenie odcinka. Pozdro, no i co, do następnych odcinków. Narka.